Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Fox, a to jest dość wyjątkowy film na moim kanale, bo dzisiaj zamiast tworzyć bądź przyglądać się jakiejś teorii, rozwiążemy sobie quiz, który odpowie nam na pytanie, czy tak naprawdę jestem największym znawcą The Walking Dead na polskim YouTubie. Ale teraz historia, jak doszło do nagrywania tego filmu. No więc tak, wszedłem sobie na YouTube'a, oglądam sobie tam różne filmiki i trafiam na film Wartaxa, na którym rozwiązywał on quiz odnośnie The Walking Dead. Od razu zaznaczę, że nie oglądałem go całego, a wręcz obejrzałem tylko pierwszą minutę. I w tej właśnie minucie wypowiedział on te słowa. Wypełnijcie sobie quiz, a później możecie na dole podzielić się w komentarzach, jaki mieliście wynik. No i po tych słowach pomyślałem sobie, hej, sprawdzę jaki mam wynik. I może się okaże, że tak naprawdę bardziej znam się na Walking Dead niż Wartax, który buduje swój cały kanał wokół tego. Sprawdźmy to. A więc przechodzimy już sobie do quizu. Oczywiście pierwsze pytanie, jak widzimy tutaj, czy subskrybujesz Wartaxa. Ja przyznam wam, że subskrybuję i polecam, całkiem fajny kanał, jeżeli ktoś interesuje się The Walking Dead. Widzę tutaj odpowiedzi w stylu nie subuję i myślę, że one będą błędne, więc zaznaczę, że oglądam wszystkie filmy i streamy, mimo tego, że tak nie jest, bo nie zaglądam na wszystkie streamy i wszystkich filmów od A do Z nie oglądam, ale bardzo często zdarza mi się jakieś oglądać, więc zaznaczę wszystko, bo liczę na najwięcej punktów. No i widzimy zielone. Okej, kolejne pytanie, jak nazywa się główny bohater serialu i komiksu The Walking Dead? Oczywiście jest to Rick Grimes. Aha! I widzę tutaj taką podpuchę, że są literówki, więc trzeba uważać, nie żebym się kiedyś nadział na to, nie, skądże. A więc Rick Grimes. Dobrze, jedziemy dalej. Jak nazywa się główna bohaterka serialu Fear the Walking Dead? No i dobrze, bo Fear the Walking Dead oglądałem, tak samo jak grałem jeszcze w gry, ale mam jeden problem, nie czytałem komiksów, a właściwie czytałem tylko do akcji odpowiadającej trzeciemu sezonowi w serialu, bo nie chciałem sobie po prostu spoilerować tego, co będzie dalej, ale mam nadzieję, że mimo to pozwoli mi to uzyskać w miarę dobry wynik. Okej, ona się nazywa Madison Clark, z tego co mi się wydaje, i jest tutaj taka odpowiedź. Dobrze, jak nazywa się główny bohater gry The Walking Dead? Oczywiście jest Season 1, jak widzimy to jest Lee Everett. Tylko, o kurczę. Everett. Lee Everett. To będzie dobra odpowiedź. No i bardzo dobrze, okej, jedziemy dalej. Czym Daryl chciał zabić ugryzionego Jima? I to jest sezon pierwszy, z tego co pamiętam. Nie chciał go zabić, chciał go zabić. Wątpię, żeby to była kusza lub strzelba, bo z tego co mi się wydaje, Daryl w pierwszym sezonie jeszcze tak bardzo tą kuszą nie walił we wszystko, co się rusza i nie bawił się w Legolasa, że wiecie, strzały mu się nie kończą i może naparzać ile wlezie. Strzelbą raczej nie, więc albo kill off, albo łopata. Niby łopata bardziej ten, taka, wiecie, dostępna i tak dalej, ale wydaje mi się, że tam akcja z kill offem była, więc... Dobra, strzelę w kill off. No i bardzo dobrze, okej. Okay. Co Stran dostał od Ellen za uratowanie jej córki? A to jest chyba akcja z drugiego sezonu Fear the Walking Dead. Pomyślmy, co mógł dostać Stran? Stran to jest oczywiście ten czarnoskóry tutaj na środku. Nie będę mówił na przykład Murzyn, bo może to kogoś urazić, więc wiecie, family friendly i tak dalej. Dobra, kolczyk, naszyjnik, pierścień, bluzę, nic. Wydaje mi się, że facet mógłby dostać albo pierścień, albo bluzę, albo nic. Ale uratowanie jej córki to jednak coś. No, co mógłby dostać? Dobra, dam, że pierścień. Kolczyk dostał. Okej. No to nie wiedziałem, przyznaję się. Nie wiedziałem. Ciężka sprawa, pierwsza zła odpowiedź. Dobra. Ile pierwszy sezon gry The Walking Dead ma epizodów? 5, 6, 8, 4, 7. Epizodów ma 5. Jednak był jeszcze ten dodatek. Tam 400 dni The Walking Dead. I teraz ciekawe, czy on jest liczony. No niby to jest pierwszy sezon, więc ja bym go policzył i dałbym 6. I myślę, że nie byłoby tutaj... W sensie... Myślę, że to ma być podchwytliwe pytanie. Ja daję 6. No i bardzo dobrze, wliczył tutaj dodatek. Okej. Jakich postaci nie ma w komiksie? Wiem, że na pewno nie ma Daryla, bo czytałem trochę komiksu. Bob pojawia się bardzo późno w serialu, więc nie wiem, ale Sasha pojawia się już w więzieniu i myślę, że jej nie ma w komiksie również. Czy jest jeszcze odpowiedź z Saszą? Tutaj jest Sasha, ale jest razem z Michonne, a Michonne się pojawia, więc bierzemy odpowiedź pierwszą.
Okej, okay, to jest dobra odpowiedź. Jak Daryl nazwał Judith? Zabijaka, zawadjaka, pogromca Negana, Lori Junior, Judith. Judith. To bardzo zła odpowiedź, więc dałbym albo zawadjaka, albo Lori Junior. Zabijaka mi nie pasuje, to takie małe dziecko zabijaka nazywać, dajcie spokój. Pogromca Negana też, dobra, niech będzie zawadjaka. To jest dobra odpowiedź, lecimy dalej. Kogo zabił, kto zabił Petera? Peter. Skąd ty jesteś, panie Peter? Zobaczmy odpowiedzi. Madison, Alicia, Travis, Daniel, Christopher. Okej, okay, czyli to są same postacie z Fear the Walking Dead. Peter, kim ty jesteś? Pomyślmy. Możesz być gościem z farmy. Daniel miał kilka killi zrobionych w Fear the Walking Dead. W ogóle, gdzie jest Daniel Salazar, ja się pytam. Powinien wrócić. Chyba Salazar miał nazwisko, tak mi się wydaje. Travis dość szybko umarł. Mam nadzieję, że... A, od razu ostrzegam, że będą spoilery na dole, nie? Więc jak ktoś nie oglądał, to niech uważa. Alicia lub Madison. Alicia raczej mało osób zabija. Christopher to był ten młody, więc... No dajmy Madison. Daniel jednak zabił. No dobra, no to lecimy dalej. Kto to jest? To jest oczywiście brat Lee, którego znajdujemy w pierwszym sezonie niedaleko apteki. No i to jest dobra odpowiedź. W którym roku i miesiącu został wydany pierwszy zeszyt komiksu The Walking Dead? Aha, w którym roku, no to raczej odpowiedź nie pasuje, bo wszędzie jest 2003, więc moja wiedza poszła w dupę, że tak powiem. Dobra, dałbym październik, bo w październiku jest Halloween. To brzmi jak... to ma sens. I tak, więc okej, okay, dobra odpowiedź. Tak samo jak serial też się październik pokazał. Podaj dokładną datę wyemitowania pierwszego odcinka serialu The Walking Dead. 30 października, 31 października, 31 października 2011. Okej, to będzie też październik, tylko kurczę, czy październik... Muszę czeknąć, słuchajcie. Żeby nie być w niesfrajerze, czy październik ma 31 dni. Musiałem to sprawdzić. Mam nadzieję, że to nie cheaty. Okej, 2010? Czy 2011? Jeden serial, jeden sezon powstawał co rok, a mamy teraz 9 sezon. To znaczy, że musimy się cofnąć o 9 lat, czyli mamy 19, 18, kurczę, 19 i 18, potem 8 to jest 18, 17, 17, 16, 17, 16, 16, 15, 15, 14, 16, 14, 14, 13, 13, 12, 12, 11, to jest 8, 10. To będzie 31 października 10. I to jest dobra odpowiedź. Okej, okay, lecimy dalej. Co się stało z rodzicami Clem? Zginęli przed apokalipsą, dalej żyją, nie wiadomo. Zostali umarlakami, Clem ich zabiła. Zostali umarlakami. Tylko zostali umarlakami, z tego co wiem. Wydaje mi się, że Clem ich nie zabijała, bo... No bo nie. Bo za mała była. Jak Alfa zaznaczała swoje terytorium? Alfa to jest postać, co weszła dopiero w 9 sezonie, ale słyszałem, że nabijała na pal głowy ludzi. I to jest dobra odpowiedź, więc to jest troszkę spoiler, ale biorąc pod uwagę, że w ogóle serial przestał się trzymać komiksów tak 1:1, to możliwe, że tak nie będzie, no ale faktycznie tak było w serialu. Jak nazywała się koza, którą spotkał Morgan? Jak nazywała się koza? W ogóle co to jest za pytanie? Kim była koza? Czy ona jest jakąś ważną postacią? Raczej nie. Koza. Koza mogła być u mleczarza i mogła się nazywać na przykład Hilda, bo czemu nie? Nie, jednak się nazywała Tabitha. Okej. Okay. Co zrobił ten żołnierz, gdy został ugryziony? I to jest akurat bardzo fajna historia, bo ten żołnierz wbiegł pod śmigło helikoptera i to było jedno z najbardziej spektakularnych samobójstw, jakie widziałem. A w The Walking Dead tym bardziej. No i to jest dobra odpowiedź, no to akurat wiedziałem. Okej, okay. Gdzie Clem chowała się przed opiekunką? Oczywiście w domku na drzewie w pierwszym sezonie. Okej, okay. Gdzie pracował Negan przed apokalipsą? I to akurat wiemy już z serialu, dlatego że jak byli zamknięci w tej budce i rozmawiali z Gabrielem, tym księdzem, to tam powiedział, że był nauczycielem WF-u. No to w szkole jako trener pasuje. No i dobrze. W którym sezonie Daryl pierwszy raz spotyka Dwighta? W sezonie 6 oczywiście, bo oni się spotkali jeszcze przed wpadnięciem Negana na rejon. No i to jest dobra odpowiedź. Z kim Alicia rozmawiała na statku przez radio?
z Conorem, Benem, Frankiem, Jackiem. Nie mam totalnie pojęcia. Conora bym zapamiętał, damże z Jackiem. O! I to jest dobra robota, słuchajcie. Dobra, lecimy dalej. Jak nazywała się ta krowa? Ta krowa to jest z pierwszego sezonu gry. Brenda, Rosie, Anna, Norma i Mabel. Dałbym Mabel, bo to jest nazwa dla krowy. Tak trochę jak Annabel była taka krowa, Annabel. Tak mi się wydaje, taka bajka była. Mogłaby się nazywać Mabel. Norma to była osoba, Anna też, Rosie to był pies, a Brenda to też była postać, więc Mabel pasuje. Dobrze. Jak nazywała się córka Briana? To nie jest gubernator z komiksu? Wydaje mi się, że to jest gubernator, bo dotąd jeszcze czytałem. Penny, Mary, Michonne, Lily. Kurczę. Miał córkę, bo wiemy, że miał córkę. Na pewno nie Michonne. Lily też mi nie pasuje. Lily, słuchajcie, czy była postać Lily, którą mógłbym skojarzyć z The Walking Dead? Kurczę, nie wiem, ciężko odpowiedzieć. Będę strzelał, że Mary. Penny. Nazywała się Grosz. Taki. Z Anglii. Okej. Uwaga, ilu Negan miał poruczników? O kurczę, porucznicy to są ci, którzy się spotykali przy tym stole. No i był Dwight. Był Steven Ock, który nie pamiętam kogo grał, ale to jest ten koleś od Trevora. Była ta typiara taka. Był jeszcze jeden koleś, czterech. Ej, tam w tle ich widać w ogóle. 1, 2, 3, 4, 5 widać w tle, tylko czy to byli wszyscy? Czy mogło być tam ich 8? Wydaje mi się, że nie. Teraz, wyobraźmy sobie ten stół. Oni mieli taki stół. I tu siedział Negan, tu siedziały dwie osoby, tu siedziały dwie osoby i jeszcze siedział... kurde, ten! Ale teraz się sfrajerzę totalnie. Jak on się nazywał? Ten taki pseudomądry. Ja jest straszny, zapomniałem go totalnie. Ten, co teraz z Rositą chciałby być. Jak on miał na imię w ogóle? Dobra, nieważne. Wydaje mi się, że... Kurczę, pięciu to troszeczkę mało. Chociaż mogłoby ich być pięciu. Nie wiem, czy ten obrazek nie jest specjalnie mylący. Tam już Steven Ock nie żyje w tym momencie. Nie, jeszcze żyje. Dobra, strzelę, że pięciu zagrając się obrazkiem. 10 poruczników. Simon, Dwight, Gavin, Rain, Arrow, Paul, Giro, Wade, Eugene, dokładnie, Eugene, Laur. Ja pierdzielę, szczerze chciałem dać 8, ale... O kurde, ale dużo ich było. Dobra, jak nazywa się partner Stranda? Kim ty jesteś w ogóle? A, Stranda, Strand to jest ten czarny. Thomas. Dobrze. W ogóle śmieszna historia, bo on dostał ten jacht za to, że byli razem, tylko mnie ciekawi, czy czarny naprawdę jest gejem. W sensie, czy on to robił tylko dla statku. To było do niego podobne. Czym Lee zabił pierwszego szwendacza? Strzelbą, oczywiście, i zabił policjanta. To jest akurat proste. Jak nazywał się brat Ricka? Rick miał brata? What the fuck? Nick. Rick nie miał brata. No mógł... Kurczę, nie no, dam, że nie miał, bo wydaje mi się, że jakby miał, to może by próbował też go odnaleźć. Nie, Jeffrey się nazywał, okej. Okay. O co pytał Rick, werbując ludzi do swojego obozu w więzieniu? Ile szwendaczy zabijesz i jak wielu ludzi zabijesz? Dlaczego ich zabijesz? Wszystkie poszczególne... Za nas powiedzieli nie... Wszystkie są poprawne. O wszystkie te rzeczy pytał i tak samo pytał Carl. Czy Hector miał brata? Jeśli tak, to jak się nazywał? Kurczę, Hector, ty jesteś z Fear the Walking Dead, a Fear the Walking Dead dużo mniej kojarzę. Na pewno nie był to Nick. Antonio troszkę inaczej wygląda. Mógłby się nazywać Oscar albo Ramiro. On jest troszkę dziwny, więc dałbym mu Ramiro. Jednak Antonio. Dużo ciemniejszą skórę miał ten Antonio. Dziwna sprawa. Kim był Pete dla Nika? A tu. Pete dla Nika. Kim był Nick? Nick to jest z sezonu chyba drugiego gry. Ej, ten quiz jest dużo trudniejszy niż myślałem, naprawdę. Kim on mógł być? Pit dla Nika. Przyjacielem, bratem, ojcem, dziadkiem, wujem. Dałbym wujem albo przyjacielem.
pójdę w wuja. No i dobra odpowiedź. Okej, okay, lecimy dalej. Ile dzieci miał Herschel? Herschel miał dużo dzieci, bo miał tą dwójkę taką, miał tego jednego gościa, miał Maggie i Beth. Więc dałbym piątkę. 7! Ale to jest ciekawe, czy Herschel z komiksu miał więcej dzieci, o to jest dobre pytanie. Kto był trzecim postrzelonym dzieckiem w serialu? Ojej, pierwsze postrzelone dziecko w serialu? Ale zależy ci dziecko określamy jako osobę żywą? Czy nieżywą? W sensie, czy zombie na początku, taki mały zombie, był na początku sezonu pierwszego, co Rick był zabił? Czy to jest jako dziecko? Bo jeżeli to się liczy, to te dziecko było pierwsze, drugi był Carl, jak dostał przez jelenia strzała, a trzecia była Sofia. Tylko pytanie, czy to się liczy? Zresztą Sofia też jako zombie już została postrzelona. Potem mamy Beth, Mikę i Lizzy. Lizzy była późno, Beth wcześniej, nie. Kurczę, Lizzy była wcześniej postrzelona niż Beth. Dobra, strzeliłbym w Sofię licząc tego małego zombie na początku. I to jest dobre. Pierwszym postrzałem dziecko jest widoczne na zdjęciu, drugim był Karol, trzecim właśnie Sofia. No to tak jak mówiłem, ten zombie był pierwszy. Dlaczego Travis pobił Andrewa? Dlaczego go pobiłeś? Ponieważ zabił Daniela? Nie, bo Daniel żyje. Ponieważ pobił Nika? To jest możliwe. Ponieważ postrzelił Madison? Ponieważ postrzelił Ofelię? Ponieważ mu groził. To była sytuacja, kiedy oni byli zamknięci w hotelu, tak mi się wydaje. I oni się bili w takim małym pomieszczeniu. I tam, ponieważ pobił Nika, ponieważ postrzelił Madison. Wydaje mi się, że Madison wtedy nie dostrzała strzała. Bardziej pasuje mi, że pobił Nika. Postrzelił Ofelię. Okej. Okay. No ale wydaje mi się, że to była ta sytuacja. Co się stało z chłopakiem Alicji? Został zastrzelony, popełnił samobójstwo, przemienił się szwendacza, nie wiadomo, Alicja nie miała chłopaka. nie wiadomo i nie miała chłopaka. Jakie to są ciężkie pytania. Co się mogło z nim stać? Mógł zostać zmieniony w szwendacza w momencie, kiedy na farmę wparowała cała armia zombie. I to jest dobra odpowiedź. Który ratował Regia przed śmiercią po ugryzieniu przez szwendacza? Uratował go ten koleś, który się nazywał Carver, i on mu obciął rękę. I pamiętam mój ból dupy wtedy, że dla linii obcięliśmy ręki wcześniej, bo mógł przeżyć. Mike mu odciął rękę! Kim był Mike? Że tak powiem. Dobra, ale miał obciętą rękę, ja se tu pół punktu daję. Jaką bronią białą posługuje się Rick? Toporkiem, siekierą. Kijem baseballowym, maczetą, kataną. No toporek, a siekiera. Siekiera ma z jednej strony. Ten. Toporek i siekiera to jest naprawdę praktycznie to samo, ale biorąc pod uwagę, że toporki miały z dwóch stron, ostrze, a siekierka miała z jednej, on powiedział, że on ma haczet. Ej, ja sobie pozwolę sprawdzić, słuchajcie, dosłowne tłumaczenia słowa haczet, bo to haczet. Haczet tłumaczy jako topór, ale też jako siekierka. Mhm. Dobra, wiemy czym walczył, ja tutaj sobie daję mentalnego punkta, jednak zaznaczam siekierą. No jest toporkiem. Według mnie to jest źle skonstruowane pytanie i doliczam sobie punkt, który będzie widoczny na końcu. Dobrze, znakiem charakterystycznym policjantów z Grady Memorial Hospital był biały krzyż, złoty dzwonek, czerwony krzyż, czarny krzyż, srebrny dzwonek. Na pewno nie dzwonek, bo dzwonek nie jest dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o apokalipsę zombie. Mógł to być krzyż. Czerwony raczej nie, dlatego że czerwony krzyż, pamiętam, była drama z czerwonym krzyżem, w sensie z tą organizacją i tam pewnie już nie używają tego. Mógłby być to czarny lub biały. Ze względu na widoczność dałbym biały. I to jest dobra odpowiedź. Okej, okay, lecimy dalej. Jaką bronią białą posługiwała się Diana? Kim ty jesteś, Diano? Nie wiem, czym walczyłaś. Siekiera raczej odpada, bo byłabyś jak Rick. Łopata może być, maczeta to byłabyś jak nie wiem kto. Kill off, młotek. Dam ci młotek, jednak kill offem. Okej, okay. Nie mam pojęcia skąd ona jest. Czy Luke i Nick znali się przed epidemią? Kurczę, czy oni znali się przed epidemią? To są postacie z drugiego sezonu? Albo z trzeciego? Luke i Nick. Spójrzmy na grafikę.
No zajeżdża mi drugim sezonem. Założyli własną firmę, własną restaurację, własną piekarnię. Nie zrobili razem biznesu. Wydaje mi się, że jeżeli przetrwali apokalipsę, to mogli być albo restauracja, albo piekarnia, w której mogli się schronić. Czy ten koleś mógłby być piekarzem, tak naprawdę? Zastanówcie się, czy on mógłby być piekarzem? Ja tu widzę restaurację. Jednak mieli po prostu razem własną firmę, okej? Okay. Czemu nie wziąłem tej odpowiedzi? Ona była najbardziej niekonkretna. Trzeba było ją wziąć. Dobra. Earl na wzgórzu jest niańką, zwiadowcą, hodowcą zwierząt, kowalem, katem. Kata raczej na wzgórzu nie mają. Dałbym kowalem, bo kowal był dość istotny na wzgórzu i był wiele razy pokazywany, na przykład w serialu. Jaką przywieszkę miał naszyjnik, które otrzymała Amy? O Boże, Amy, toż ty umarłaś w pierwszym sezonie. Motyla, syrenę, delfina, serce ptaszka. Dam motyla, syrenkę. Świetnie, świetnie, świetnie. Ilu było założycieli Broke Jeff Ranch? Broke Jeff Ranch. To jest ta farma, która była w Fear the Walking Dead. I tam na pewno był ten stary dziadek. Czy on to założył ze swoją żoną? Ale kurczę, tam było kilka tych farm obok siebie, tak mi się wydaje. W sensie, że to było kilka rodzin, które założyły tą farmę. Dobra, zastanówmy się. No mógłby być to ten stary jeden dziadek. Albo mógł to robić z żoną, ale... Wydaje mi się, że nie, bo ona wcześniej strasznie zmarła. Dobra, załóżmy, że to był ten jeden koleś. Czterech! Kurczę. Ile Luke miał lat w sezonie drugim The Walking Dead? 25-26, 27-28. Ej, ja przepraszam bardzo, jaka jest różnica między 27 a 27-28? Znaczy, te dwie odpowiedzi są... znaczą to samo. Ale z racji tego, że ta pojawia się tylko raz, to już zaznaczę. I to nie, i to jest zła odpowiedź. Jest 26-27. Nie wiem, jaka... Ciężko mi określić, dlaczego akurat ta, ale okej. Okay. The Hunters byli mordercami, złodziejami, muzykami, kanibalami, gwałcicielami. Czy to są goście z azylu? Tego azylu, wiecie, w sezonie 5, bo jeżeli tak, to kanibalami. To było straszne. Dobra, dam, że kanibalami. Tak, to jest dobra odpowiedź. Czyli to byli oni. Ilu członków liczyła grupa The Claimers? Ojej, to są ci goście, co... Czy to są ci goście, co Rick im odgryz ten? Dla ich szefa odgryz w szyi coś? To było straszne. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu, siedmiu, ale jeszcze była kobieta, więc dałbym, że było ich ośmiu. I to jest dobra. Wliczałem z Daryla. Co? Tam nie było kobiety w ich teamie? Wydawało mi się, że było. Ale dobra, to jest dobra odpowiedź, więc idziemy dalej. Dlaczego Christopher zginął? Bo był słaby! Bóg ugryzł go szwendacz, bo okradł Dereka. No to nie wiem, czy to jest powód do śmierci, bo pokłócił się z Brandonem. Też raczej nie, bo zaspał za kierownicą. On z nimi był na początku? Nie, on był z Travisem, więc nie mógł zaspać za kierownicą i sobie zginąć, nie? Zabił Jamesa. James, kim był James? Nie znam Jamesa, strzelam, że ugryzł... Mógł go ugryzł szwendacz, albo mógł kogoś zabić. On był na początku dość taką w miarę główną postacią, w sensie on był synem Madison i Travisa. Tylko czy śmierć przez szwendacza byłaby, wiecie, odpowiednia dla tak ważnej postaci? Wydaje mi się, że nie, a to dlatego, że... Chociaż w sumie wprowadzenie szwendaczy w serialu, że wiecie, zabijają jedną ważną postać, miałoby sens. Ale nie wiem. Dobre pytanie. No, dam, że ugryzł go szwendacz. A, zaspał za kierownicą, okej. Okay. Od kogo Clem dostała tę kurtkę? Tę kurtkę dostała od... Na pewno nie od Lee, od Kennego, od Mike'a, od Bonnie. Od Mike'a. Nie, Mike był z Carverem. Od Bonnie. Na pewno nie od Kennego i nie od Lee, tamże od Bonnie. Tak, Bonnie to chyba była ta typiarka, co oni się spotkali w sezonie drugim, gdzie Clem została ugryziona przez psa. Okej. Okay. Czego dopuścił się Thomas? Zabił Julię, zgwałcił Suzy Rachel, odciął głowy Suzy Rachel, okradł Ricka, nic z powyższych. Odciął głowy. No, gwałty rzadko się zdarzały w The Walking Dead. W komiksie widziałem jeden. Czy ktokolwiek z rodziny Grimes nie został postrzelony?
Rick, nie wiem, Judith, Jeffrey, Lori, wszyscy zgrani. Judith wydaje mi się, że nie została postrzelona. Jednak no nie, spoiler! Jeffrey, czyli brat, okej. Czemu ktoś do mnie dzwoni? Proszę do mnie nie dzwonić podczas kręcenia filmów. Do widzenia. Krótka przerwa. Jak nazywano Lolę? Lolo, kim jesteś? Księżniczką wody, władczynią wody, księżną wody, królową Tamy, królową wody. To jest typiarka, która zarządzała Tamą w Fear the Walking Dead. Księżniczka czy królowa? Wydaje mi się, że królowa. Królowa wody. Tak, no bo księżniczka za stara jest na księżniczkę. Dobra, dalej. Ile razy Konrad może zginąć w The Walking Dead New Frontier? Ile razy może zginąć? No 3 razy, albo 2. 3. Strzelałem. Wydaje mi się, że 1 to za mało, żeby było to pytanie. Ile lat ma Rick, gdy wybucha epidemia? No, ojejku, chciałem powiedzieć, że około 30. 30, ile? 34. Dobrze, strzelałem. Komu Morgan odpowiedział swoją historię z Eastmanem? Ezekielowi, Jezusowi, pojmanemu wilkowi, Karol, Rickowi. Pojmanemu wilkowi kiedyś coś opowiadał, tak mi się wydaje. Ej, to ma sens. Tak, to jest prawda. To było w sezonie 5? Albo 6? Wydaje mi się, że w 6. Dlaczego Russell popełnił samobójstwo? Kim ty jesteś, człowieku? Zmarła jego żona. Jimmy chciał go zabić. Męczył go świat opanowany przez zombie. Zmarła jego żona. To ma sens. Okej, to jest dobra odpowiedź. Ciągle mi nos swędzi. Okej, dalej. Jak duża była rodzina Garcia? To oni? To była żona gościa, ten była jeszcze... O kurczę, dużo ich było. Była taka stara typiara. O nie! Bateria się skończyła w tym, w aparacie. Dobra, słuchajcie, szybkie cięcie i dorzucimy sobie kamerkę. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Jakość kamerki mogła troszeczkę spaść, to dlatego, że przerzuciliśmy się na kamerkę internetową, bo ta niestety sobie padła. No ale dobra, trudno, kontynuujemy. Oczywiście nic nie sprawdzałem, żeby nie było. Musicie mi uwierzyć, no bo niestety było cięcie. Chciałem to zrobić bez cięcia, ale dobra, lecimy dalej. Uwaga, jak duża była rodzina Garcia, czyli wracamy do tego pytania, które było przed cięciem. A więc tak, była starsza babcia, był dziadek, który umarł na początku, był oczywiście Javi, był jego brat, była ta żona, był on i jeszcze była córeczka i wydaje mi się, że tyle, czyli to by było na moje 7 osób. 8. David, Gabe, Kate, Mariana, Salvador, Hector, Mr. Garcia i była żona Davida. A czy Kate i była żona Davida to przypadkiem nie jest ta sama osoba? No ale dobra, załóżmy, że tak było. Lecimy dalej. Dlaczego Negan nazwał swoją broń Lucille? Nazwa pochodzi od jego zmarłej żony, oczywiście, która umarła z tego, co mi się wydaje, na raka przed apokalipsą. Co zobaczył Karl na pistolecie ze zbrojowni? Kiby. Na pistolecie kij baseballowy, inicjały rdze, jakiś znak, nic. No pewnie inicjały, bo to jedyne, co miałoby sens. No bo... Kij baseballowy. Zobaczył kij baseballowy na broni? Okej. Okay. Lee był. Prawą ręką jakiegoś gościa na kół, lewą ręką jakiegoś gościa na kół, prawą ręką Madison, przyjacielem Nika, lewakiem! Ha. Pomyślmy. Dałbym, żeby był prawą ręką Madison, nie był lewą, prawą ręką Kuala Tail Kuwa blablabla. Okej. Okay. Ilu było założycieli The New Frontier? Było ich sporo, była ta stara babka, był Dave, był ktoś tam jeszcze i ktoś tam jeszcze, wydaje mi się, że 4. I to jest dobra odpowiedź. Okej, okay. Widzę, że strasznie mi się kadr zmniejszył, więc teraz mniej mogę ruszać rękoma. No ale dobra, i trochę rękę mi ucina. To jest bardzo dziwne. Co Claudia obiecała Jeffrowi? Kim jesteś, Claudio, kim jest Jeffrey? Że odnajdzie Lori raczej, nie? Że odnajdzie siostrę, że odnajdzie matkę, że odnajdzie Ricka, nic mu nie pisała. Że odnajdzie siostrę, że odnajdzie Ricka, okej, okay. Nie wiem. Nie wiem, kim jest. Kogo odnalazł i ocalił Dale na początku apokalipsy? Emmy Andre. I on potem trochę traktował je, jakby był ich ojcem. Okej, okay. Jak ma na imię Strand? James. Victor Strand, oczywiście Victor.
No nie, no to jest po prostu najgorsze, dlaczego tak robią, Wiktor, ja sobie dodaję 2 mentalne punkty w tym momencie. Ja se muszę czytać to dokładniej. Okej, okay. Gdzie grupa Lee znalazła Marka? W lesie, w więzieniu, w piekarni, w wieżowcu, w bazie sił powietrznych. Mark był znaleziony... Na pewno nie w więzieniu, w piekarni też raczej nie. On się pojawia w drugim epizodzie... W trzecim epizodzie się pojawia. Sezonu pierwszego gry. Tak nagle po prostu zaczynają iść przez las, więc myślę, że znalazł go w lesie, bo czemu nie? W bazie sił powietrznych. Oni byli w bazie sił powietrznych! Okej, kto odciął Rickowi dłoń? Brian, czyli gubernator. Jakie zwierzęciem posiła się Enid w tej scenie? Jaszczurkiem, żółwiem, ptakiem, zającem, kurczakiem. Dałbym, że zającem, bo to najłatwiej polować. Żółwiem. Turtle, przepraszam. Kim była Elena dla Hektora? Nie wiem, kim jesteś. Siostru. Ciocią, okej. Co było rozpoznawalnym znakiem, który posiadali członkowie The New Frontier? Mieli tatuaż na... Czy to było wypalone logo, czy to był tatuaż? Na pewno mieli na... Na szyi. Dałbym, że wypalone logo było na tatuaże. Kto tam tatuaże robi? Podczas apokalipsy. Nie ma środków na takie rzeczy. Które z tych postaci w komiksowym świecie The Walking Dead już nie żyją? Morgan, Carol i Judith. Morgan, Carl i Lori. Carol żyje. Scott, Carl, Judith, Carl żyje. Scott, Half i Lori. To ma sens. Morgan, Half i Roy. Morgan też mi się wydaje, że żyje, więc dam Scott, Half i Lori. Morgan, Carol. O nie, Judith nie żyje. Jezus. Okej. Okay. W jakim bloku grupa Ricka zamieszkała więzienie? W bloku A, B, D, C. Wydaje mi się, że w bloku B. Bloki były numerowane cyframi. O nie. Dobra, w B. W C. Kurde. Kogo Cooper poprosił o zabicie go po tym, jak zostanie ugryziony? Madison, Alicia, Nika, Troja, Josepha. To jest żołnierz, więc mógł poprosić Troja albo Josepha. Dam, że Troja. Alicia. Nie mam pojęcia. Czym zarządzał David w osadzie New Frontier? Żywnością, zapisami, medycyną, dyplomacją, ochroną i wojskiem. Niczym. Ochroną i wojskiem wydaje mi się, że dobrą odpowiedzią, dlatego że on był żołnierzem wcześniej, więc to ma sens. I to jest dobra odpowiedź. Jaki stopień miał Abraham, będąc w wojsku? Kapral, sierżant, porucznik, podporucznik, major. Major to strasznie wysoko, sierżant mógłby być ok. Kapral raczej za nisko. Dam mu sierżanta. I to jest dobra odpowiedź. Wow. Jak ma na imię ojciec Daryla? Bob, Will, Bill, Dan. Miał ojca. Ojca, który bił go po plecach. Mógłbym to być Dan. Jednak Will. Jak Daniel, będąc ranny, przeżył spotkanie z tym szwendaczem? To jest szwendacz? Zombie zabił piorun, zombie zabiła błyskawica. A piorun, błyskawica. Przepraszam. Dobra, dam, że błyskawica go zabiła, bo w sumie dostał prądem. Piorun to można określić jako całość. Trzeci mentalny punkt dla mnie. Ja przepraszam bardzo, o co tutaj chodzi w ogóle. Co jest za różnica między piorun a błyskawica? Ja przepraszam, chwila. Zaraz, chwila. Ja tutaj chcę. Piorun. Silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze. Błyskawica. PWN. Silny błysk stworzony wyładowaniem. A no to... Okej, okay. Faktycznie piorun to jest wyładowanie, błyskawica to jest sam błysk. To jest... Zbyt szczegółowe pytanie. Dodaję sobie punkt, pół mentalnego punktu. Jaką książkę czyta Konrad po zakończonej wojnie? Chodzi o rodzaj. Western, science fiction, fantasy, thriller, inną. To jest kurde Ameryka, powinni czytać westerny. I to jest dobra odpowiedź. I osób zabija Alfa, żeby zaznaczyć swoje terytorium. O Jezus, o! 12. Ej, dobrze. Strzelałem. Którym obiektem testowym była żona? Daleko. 27, 19, okej. Okay. Czym Madison zabiła pierwszego szwendacza? Nożem kuchennym, gaśnicą, pistoletem, młotkiem, tasakiem. Pierwszego szwendacza zabiła jeszcze na podwórku i wydaje mi się, że albo byłby to nóż kuchenny, albo tasak. Pasuje mi tasak, bo jest dłuższy. Gaśnicą, o kurde, to nieźle. Kto to jest?
Rufus Max Badger Paul David. Dałbym mu nazwę Badger. To jest Rufus, okej. Jak zginął Gregory? Został powieszony przez Madison. Znaczy Maggie, przez Maggie został powieszony i to mi pasuje, ale może zginął inaczej, ale zrobię, że tak było. I okej, czyli w komiksie i w serialu było tak samo. Dalej. Jaki Lori miała tatuaż i gdzie go miała? Motyla na szyi, syrenę na prawym ramieniu, syrenę na lewym ramieniu, skrzydła motyla, motyla. God damn it. Nie wiem, motyla na brzuchu. Okej, dobra odpowiedź, jest dobrze. Jak zginął Stephen Clark, mąż Madison, ojciec Nika? Kurczę, jak on mógł zginąć? Zjadły go trupy? Nie, bo on zginął przed apokalipsą, zastrzelił się, powiesił w wypadku. Tamże w wypadku. Dobra odpowiedź. Konrad znalazł Francine przed apokalipsą? Tak, nie, raczej tak, raczej nie. Nie. Znaleźniki jest dobre, okej. Jak nazywają się więźniowie, których Rick odnalazł? Axel, Ron, Dexter i Thomas. Axel, Andrew, Dexter i Matew. Mike, Andrew, Dexter i Thomas. Axel, Andrew, Dexter i Thomas. Axel, Andrew, Frank i Thomas. Okej, na pewno był Axel i to był koleś, któremu Rick powiedział, że shit happens i wtedy zabił go maczetą. Frank mi nie pasuje, dałbym tą odpowiedź? I to jest dobra odpowiedź, okej. Jak grupa Ricka wydostała się z budynku z laboratorium? Rozwalili drzwi wejściowe za pomocą granatu odłamkowego, uciekli kanałami, uciekli dachem, po prostu otworzyli. Za pomocą granatu wysadzili szyby, bo to się chyba zamknęło ze względu na to, że to było centrum chorób, które miało ulec samozniszczeniu, jak będzie, nie będzie tam prądu. I ono wybuchło swoją drogą. Kim była June przed epidemią? Ja ciebie znam. I byłaś pielęgniarką. To jest typiarka, co chodzi z kowbojem. Kowboj, spoko. Jak nazywa się ten pies? Czy to jest pies frajer, co ugryzł Clem? Czy to jest spoko pies? Jak się nazywa Walter? Sam się nazywa, okej. Okay. Które oko stracił gubernator? Te. Czyli lewe. Okej. Okay. Co Rick znalazł w mundurze zmarłego żołnierza czołgu? Baterie, dokumenty, granat odłamkowy, granat dymny. A, kurczę. Baterie byłyby bez sensu, dokumenty byłyby bez sensu. Granat odłamkowy... Pomyślmy, czy miał sens. Czy granat dymny bardziej. Dałbym granat dymny. Jednak granat odłamkowy. Niedobrze. Jaką taktykę wykorzystywały The Vultures na podbijanie innych osad, czyli to są te sępy. Czekają, aż osada skończy się pożywienie, sprawdzają hordy trupów, wybijali osoby pojedynczo, podpalali osadę. Pierwsza i druga jest prawidłowa. Nie, tylko czekali, aż skończy się pożywienie. Sprowadzali hordę trupów. Tak, sprowadzali hordę trupów, przecież oni zgromadzili je w tych swoich wozach. Dałbym sobie pół mentalnego punktu, ale bez przesady, czyli mam 3 mentalne punkty, ten się nie liczy. Kim jest Natasza dla Arwo? Siostrą, partnerką, kuzynką, przyjaciółką, matką. Arwo to był ruski, którego widzieliśmy dosłownie moment. I on chciał leki dla siostry, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to była ta siostra, ale wydaje mi się, że chciał dla siostry. I to jest dobra odpowiedź. Okej. Okay. Jaki jest najdłuższy związek w komiksie? Ricky Lori, nie, Ricky i Andrea, Abraham i Rosita, Glenn i Maggie, Tyrese i Michonne. Pytanie, czy Glenn... Nie no, bo Glenn skończył swój związek w taki sposób, że Negan go przerwał, więc dałbym, że Ricky i Andrea, choć Tyrese i Michonne. Czy oni są razem? Bo kurczę, w komiksie tam, gdzie czytałem, jeszcze nie byli. W sensie tam były jakieś zadatki na związek, ale nie było samego w sobie związku. Dałbym, że Ricky i Andrea... No dobra, jednak pójdę w to. Glenn i Maggie! No przecież ten związek został przerwany. Jak zginęła komiksowa Beth? Komiksowa zginęła na pewno inaczej niż serialowa, skoro jest takie pytanie. Taką śmiercią jak w serialu zjadła ją horda trupów, kanibale ją zjedli, w komiksie nie było Beth. Była Beth. Dobra, damże taką śmiercią jak w serialu. Nie, w komiksie nie było Beth, no to okej. Kim są The Protectors?
Proctors, piratami, kanibalami, gangiem motocyklistów, mordercami, handlarzami. To są goście z Fear the Walking Dead i tam nie było na pewno kanibali, gangu motocyklistów też wydaje mi się, że nie było, morderce, handlarze, piraci. To mogą być handlarze z tego wielkiego marketu. Gangi motocyklistów, no to... Jakiego pochodzenia jest... Arvo? Ruskie. Okej. Okay. Kto przypadkowo postrzelił Karla? Ron, Douglas, Rick, Spencer, Peter. Rick i Spencer odpadają, bo postrzelił go ten młody chłopak, taki głupi. Dałbym, że ma na imię Ron. Jednak Douglas. Zastępcą szefa jakiego hrabstwa był Rick? Atlanty, Lisbono, King Seattle. Rick nie był zastępcą szeryfa. Rick był szeryfem, nie zastępcą. King. Okej. Okay. Rick był szeryfem serialu. Ile lat ma Charlie? Kim ty jesteś w ogóle i skąd się wzięłaś? Dla mnie na oko masz 10. I to jest dobra odpowiedź. Uwaga, ilu ludzi napadło Clem i Kristy na początku drugiego sezonu? 4 albo 5? Dam, że 4. I to jest dobrze, wliczając Michelle, która... Okej. Ilu osób liczy The Commonwealth? Commonwealth to jest potężna osada, która według mnie liczy... 50 tysięcy, to jest ładna cyfra. Tak, 50 tysięcy i oni się podobno pojawią w serialu, ale nie wiadomo, zobaczymy. Jak ma na imię ten Bobas? Cześć Bobas. Gracz, to będzie dobra odpowiedź. 58 punktów, dobrze ci poszło, wiesz bardzo dużo rzeczy, ple, jesteś świetny w tym quizie. Czyli mam 58 punktów i doliczam sobie jeszcze 3 punkty mentalne za te odpowiedzi typu błyskawica i tak dalej. Bo te odpowiedzi są straszne, tak samo dodaję sobie pół punktu, w sensie punkt mentalny za Wiktora. Czyli dodając punkty mentalne, punktów mam 61. I z tego co mi się wydaje, to jest gorzej od Wartaxa, więc Wartax zostajesz nadal królem The Walking Dead. Ale spokojnie, doganiam cię, że tak powiem. Okej, okay, słuchajcie, to jest wynik całkiem spoko. Możecie pochwalić się w komentarzu, jaki wynik udało wam się uzyskać. Pytania były naprawdę bardzo szczegółowe, więc mam nadzieję, że zrobiliście sobie ten quiz jeszcze przed oglądaniem materiału. No i ode mnie to będzie tyle. Jeżeli podobał wam się ten film, fajnie by było, jakbyście zostawili jakąś łapkę w górę, napisali jakiś komentarz. Jak myślicie, jak podobają wam się takie quizy? Taka trochę odskocznia od tego, co robimy zazwyczaj. Mam nadzieję, że się podobało. Mi się podobało, fajnie się to nagrywało. No i co? Ode mnie to tyle. Cześć!